Hejka, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego papuszkowego cyklu Co to za papuga? W naszym egzotycznym raju spotkać możecie dwa gatunki konur. Jest to konura ognistobrzucha oraz konura słoneczna. Wyróżniają się one wyjątkowo pięknym i bardzo charakterystycznym upierzeniem, ale to nie wszystkie ich cechy. Posłuchaj więc, co warto wiedzieć o tych ptakach. Jak większość ptaków tego typu, konura jest gatunkiem lubiącym ciepły klimat bliski tropikalnemu. Bytuje ona w Ameryce Południowej i żyje przede wszystkim we wschodniej Wenezueli oraz w północno-wschodniej Brazylii. Na przedstawionym materiale zauważyć można przepiękne umaszczenie tych papużek. Mają one duży, czarny dziób oraz charakterystyczne obwódki wokół oczu. Większość piór jest koloru żółtego, jednak w obrębie głowy kolor żółty przechodzi płynnie do intensywnego pomarańczowego koloru. Zarówno konura słoneczna, jak i konura ognistobrzucha są do siebie bardzo podobne, przez co czasem zdarza się, iż ciężko je od siebie odróżnić. Podobnie w sytuacji samców i samiczek. Również niewiele różnią się od siebie. Warto również dodać, iż konura nie jest zbyt dużym ptaszkiem, jak przykładowo ary. Ta papuszka mierzy zazwyczaj około 30 cm i nie waży więcej niż 130 gramów. Z kolei rozpiętość skrzydeł wynosi około 46 cm. Poznaj naszych egzotycznych przyjaciół już dziś. Do zobaczenia! PS. Papuszka Rosalia przesyła pozdrowienia.